Dzień dobry. Tym razem witamy Was trochę w innej odsłonie Metal Techu, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować maszynę, które produkuje Metal Tech. Do tej pory mieliśmy związek filmów, które kręciliśmy z przyczepami rolniczymi, natomiast dzisiaj postanowiliśmy pokazać Wam odcinek z wozami paszowymi, które produkuje Metal Tech już ponad 20 lat. I nie zrobię pewnie błędu, jeżeli powiem, że Metal Tech był twórcą pierwszego polskiego wozu paszowego. To był rok 98, pokazaliśmy się wtedy na targach w Poznaniu, międzynarodowych targach poznańskich Polagra. I nasza historia z wozami paszowymi ciągnie się już od 20 ponad lat. Wozy paszowe, bardzo szeroka gama potrzeb przede wszystkim naszych klientów, ale i też bardzo szeroka odpowiedź ze strony Metal Techu. Trzeba pamiętać, że mamy tutaj do dyspozycji wozy o pojemności od 6 do 24 metrów sześciennych z jednym mieszadłem, z dwoma mieszadłami, więc ta gama jest przeróżna. Dlaczego tyle wozów? Oczywiście mam wrażenie, że ten film będą oglądali przede wszystkim rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa mleczne, czyli produkujące mleko, i oni doskonale wiedzą, z czym się trzeba zmierzyć. Przede wszystkim trzeba się zmierzyć z tym, żeby wóz paszowy chciał wjechać do obory. I te obory są oczywiście różne, od starych, które są na przykład nieprzejazdowe lub jednostronne, do tych nowoczesnych i nowych, które są dwustronne i mają pomieścić sobie dużo większe stada. W związku z tym gama potrzeb jest tutaj przeróżna. My oczywiście zaproponowaliśmy w serii wozów paszowych od 6 do 24 metrów swoje standardowe rozwiązania, ale tak naprawdę chcieliśmy pokazać tutaj trzy przykłady tych specyficznych rozwiązań. I zacznijmy może od tego wozu paszowego. Tu mamy akurat wóz paszowy 12-tonowy z przenośnikiem poprzecznym. Czyli pasza dostarczana jest właśnie przez ten przenośnik z przodu. Czyli po wymieszaniu pasza podawana jest z kubła poprzez okno, które frontowe otwieramy w odpowiednim momencie, uruchamiamy taśmociąg i ten taśmociąg zadaje nam paszę na prawo lub lewo. Gdzie jest zaleta tego rozwiązania? Oczywiście wtedy, kiedy zależy nam na szerokości wozu, ponieważ nie mamy wtedy okien bocznych wysypowych, mamy ten transporter, ale całkowita szerokość wozu nam się obniża około 20 cm, co wbrew pozorom często ma znaczenie. Kolejnym przykładem wozu paszowego jest najmniejszy z wozów paszowych, które mamy w ofercie. To jest wóz paszowy WP6, skierowany do gospodarstw, które mają mniejsze stada. Doskonale wszyscy wiemy, że mniej więcej przelicznik 1 metr sześcienny paszy daje zapotrzebowanie żywieniowe około 10 krów dziennie. Oczywiście w zależności od tego, co kto jeszcze ma w stadzie, ale mniej więcej tak możemy przeliczać. Czyli ten wóz jest najmniejszy, jakby do najmniejszych stad i w sumie jest tutaj w tej bardzo podstawowej wersji, jest standardowym wozem z kubłem 6-metrowym, z jednym oknem wysypowym, z przeciwnożami, które powodują, że ten proces cięcia paszy w środku jest szybszy. Ale chciałem wrócić jeszcze tutaj do wozów paszowych i ich objętości, ponieważ tu często są niezgodności tego, co jest prezentowane rynkowo. W naszych konstrukcjach, jeżeli mówimy, że wóz paszowy ma 6 metrów albo 12 metrów, to oznacza, że paszy po objętości wozu wejdzie tam 12 metrów sześciennych. Dlaczego to ważne? Bo mamy tam mieszadło, które zajmuje też sporo miejsca i czasami mam wrażenie, że te dane nie do końca są uczciwie podawane. Tu staramy się grać z naszymi użytkownikami uczciwie. Mówimy, jeżeli to jest 6 metrów, to znaczy ten wóz paszowy WP6 będzie miał 6 metrów sześciennych paszy do przygotowania. Jeżeli będzie 12 metrów sześciennych, to będzie miał 12 metrów sześciennych paszy do przygotowania. Kolejnym rozwiązaniem, którym spotykamy w Metal Techu, to wozy paszowe dwuślimakowe. Tu akurat mamy wersję przygotowaną też specjalną pod klienta, który zażyczył sobie jeszcze boczny transporter. To przykład oczywiście tego, jak dużo wymagań klienci mają od tych maszyn, bo jednak pracują w ściśle określonych warunkach. Z reguły jest tak, że obora jest najpierw, później jest wóz paszowy. Oczywiście przy nowych jest to odwrotnie, ale z reguły jest tak, że właśnie trzeba się dopasować do tych warunków, które istnieją. I te maszyny niestety
muszą te warunki spełniać. W związku z tym bardzo rzadko trafiają się bardzo typowe egzemplarze, a bardzo często zdarzają się egzemplarze, które trzeba przygotować pod klientów. Jechaliśmy już do obory, to jeszcze oczywiście trzeba mieć jednostkę napędową, czyli ciągnik. I tu tutaj mamy kolejne wyzwania skierowane do ciągników, ponieważ te ciągniki z reguły powinny być odpowiedniej mocy, ale stosunkowo małe, ponieważ z reguły te miejsca przejazdowe w oborach są stosunkowo ciasne. Z drugiej strony klienci często robią tak, że przeznaczają jeden ciągnik do obsługi wozu paszowego i w zasadzie jest to nieodłączna para. Warto więc pamiętać o tym, że możemy tutaj trochę pomóc ciągnikowi, stosując na przykład dwubiegową skrzynię przekładniową, którą tutaj mamy w tym wozie akurat. Ona zmniejsza nam zapotrzebowanie mocy, a z drugiej strony daje komfort taki, że możemy użyć różnych obrotów podczas mieszania paszy, docinania paszy i później już samego zadawania paszy. Wiadomo, że w tym pierwszym momencie proces mieszania jest bardziej wymagający, wymaga więcej mocy, ale też innych obrotów. Natomiast w momencie, kiedy paszę już mieszamy i zadajemy, z reguły podnosimy obroty i zadajemy w tym momencie wyższe obroty, choćby poprzez zmianę przełożenia skrzyni przekładniowej. Sterowanie wozów paszowych. Standardowym sterowaniem jest zespół dźwigniowy rozdzielacza hydraulicznego, który mamy na wysięgniku blisko okna tylnego ciągnika. Dlaczego tak, dlaczego nie w ciągniku? Bo oczywiście przepisy zabraniają wprowadzania wszelkich instalacji hydraulicznych do ciągnika. Drugim wyjściem jest możliwość zastosowania sterowania elektronicznego. Niedawno prezentowaliśmy swoje przyczepy PH, tam prezentowaliśmy sterownik. Ten sterownik też jest wykorzystywany w wozach paszowych, więc możemy sobie tutaj znacznie ułatwić życie, stosując ten sterownik. Ale standardowe rozwiązania, które bardzo często klienci wybierają, to właśnie te sterowane dźwigniami. Kolejny bardzo ważny element w całej gry o dobrą paszę to jest to, że oczywiście dawki paszowe muszą być przeznaczone dla krów codziennie te same. Nie chciałbym tu wchodzić w rolę żywieniowca, bo to są ludzie o specjalnych kompetencjach. Poza tym wiemy, że nasi klienci również mają przeróżne receptury i sposoby podejścia do przygotowania paszy. Natomiast na pewno wspólnym mianownikiem dla wszystkich będzie przygotowanie tego samego rodzaju paszy codziennie dla tego samego stada. Oczywiście służy temu waga elektroniczna, którą tutaj mamy w każdym wozie, bo w zasadzie bardzo rzadko spotyka się ktoś, kto nie potrzebuje wagi, a potrzebuje dobrej paszy, w związku z tym będzie musiał mieć tą wagę zainstalowaną w wozie i dzięki temu będzie mógł kontrolować sobie, jakie ilości poszczególnych składników pokarmowych do wozu trafiają i jak ten TMR będzie zbudowany. Mamy dwa rodzaje wag. Tu jest standardowa waga, która nam pokazuje poszczególne wskazania załadowanego materiału. Możemy też użyć tutaj wagi programowalnej, gdzie wprowadzamy recepturę paszy. Ona jest wywoływana zwłaszcza tam, gdzie operatorzy pracują. To nie są rolnicy, którzy mają gospodarstwo, ale są normalnymi pracownikami, w związku z tym przygotowuje się receptury i te receptury są wprowadzane do pamięci wagi, wywoływane poszczególne składniki i taka instrukcja krok po kroku, jak ta dawka ma być budowana. W procesie mieszania najważniejszym chyba elementem jest tutaj układ ślimaka i noży docinających. Te noże, które stosuje Metaltech, to profesjonalne noże zrobione z odpowiednio zabezpieczonych powierzchni. Tych noży gwarantujących, że ta praca wozem paszowym będzie długotrwała i dawała satysfakcję bez awaryjnej pracy. W zależności od tego, gdzie będziemy dojeżdżać pod załadunek paszy, wozy będą wymagały oczywiście przejazdu przez teren różny. Czasem będzie to dobry, czasami będzie trudny. Zwłaszcza jesienią, zimą, kiedy mamy drogi zabłocone i dojście zabłocone. Wozy możemy oczywiście odpowiednie modele doposażać w odpowiednio duże koła. Tutaj mamy na przykład w tym wozie WX 18 koło 600x40, które daje bardzo duży komfort pracy z tym wozem, nawet w trudnym terenie, ale na przykład w WP6 już stosujemy małe kółko. Możemy oczywiście jeszcze zwiększyć o jeden rozmiar, natomiast no, waga wozu jest i pojemność zdecydowanie mniejsza, w związku z tym da sobie radę na tych mniejszych kołach.
Podsumowując, gama wozów paszowych jest tutaj naprawdę bardzo szeroka. Przypomnę, wozy o znaczeniu WP to są wozy jednoślimakowe o pojemności od 6 do 12. Później mamy wozy o znaczeniu WT, to są właśnie wozy z transporterem poprzecznym, które dzięki temu, że ten transporter stosujemy, mają mniejszą szerokość. Następnie mamy wozy, którego nie mamy tutaj przedstawiciela, bo akurat jest poza produkcją w tym momencie. Wozy kompaktowe, które mają obniżone zawieszenie, czyli tam, gdzie walczymy przede wszystkim o wysokość wjazdu do obory, te wozy mają obniżoną ramę i one mają oznaczenie właśnie WP Compact. I seria wozów WX dwuślimakowych, tutaj możemy zaproponować pojemności od 16 do 24 metrów sześciennych. Oczywiście można było wiele opowiadać o wozach i ich wyposażeniu, ale te wszystkie dane znajdziecie na stronie internetowej, wybierzecie wóz, który Was interesuje. Do czego chciałbym zachęcić, to zachęcić przede wszystkim do tego, żeby przy wyborze skonsultować może z naszymi handlowcami, z naszymi dealerami to, co potrzebujecie, bo czasami możemy podpowiedzieć, choćby mając doświadczenie rozmów z wieloma klientami, co może być dobre, co może być lepsze dla Waszych potrzeb, dla Waszego gospodarstwa. Dlatego zachęcamy do prześledzenia danych technicznych i możliwości wyposażeniowych, a później przy wyborze wozu konsultacji już z nami.